Wiadomo już, że Koalicja Obywatelska idzie do jesiennych wyborów sama. Kilka dni temu zaprezentowano jej program, tak zwaną szóstkę Schetyny. Uważam, że ten program jest przemyślany, przedyskutowany. Myśmy mieli dwudniowe forum programowe, na którym wypracowaliśmy rozwiązania i z tymi pomysłami pójdziemy do mieszkańców, żeby ich przekonywać, żeby w najbliższych wyborach jednak głosowali na kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Poszczególne punkty programu szóstki Schetyny to wolność i demokracja, wyższe pensje, służba zdrowia, program dla seniorów, edukacja oraz czyste powietrze i woda. Podczas konferencji poseł Platformy Obywatelskiej odniósł się również do prowadzonej aktualnie polityki zagranicznej. Przegrane głosowania byłej premier Beaty Szydło na przewodniczącą jednej z komisji w Parlamencie Europejskim to symbol nieskuteczności i niemocy naszej polityki zagranicznej, mówi poseł Krząkała. Przede wszystkim pokazuje to pewną amatorszczyznę w postępowaniu, bo jeżeli ktoś raz przegrywa głosowanie, no to powinien przyjąć do wiadomości, że nie jest mile widziany, ale tutaj właściwie bokiem teraz wychodzi to, że jeżeli ktoś krzyczy o szaleństwie brukselskich elit, po czym sam idzie do tej Brukseli, to jej takich rzeczy się nie zapomina. Marek Krząkała poruszył także problem braku ważnych leków w aptekach, z którym pacjenci borykają się od dłuższego czasu. To są leki, które są dzisiaj niezbędne do tego, żeby chorzy ludzie mogli się leczyć. Dzisiaj się okazuje, że niestety jest problem z tym, żeby te leki kupić w naszej aptece. Być może w skali ogólnokrajowej te leki gdzieś są, no ale nie wyobrażam sobie, żeby mieszkaniec Rybnika po lek musiał jechać na przykład do Szczecina. Na ten problem uczulam, bo nie należy tego bagatelizować. To, co może zrobić ministerstwo, to powinno natychmiast zająć się problemem i próbować go rozwiązać, a nie mówić, że problemu tak naprawdę nie ma, bo to jest, tak się nie postępuje ze społeczeństwem i z chorymi ludźmi. Poseł Krząkała przedstawił listę brakujących leków w wybranych aptekach w Rybniku. Wynika z niej, że pacjenci mają obecnie kłopot z dostaniem lekarstw na nadciśnienie tętnicze, astmę czy przerost prostaty. Brakuje też pasków do mierzenia poziomu cukru.